Cześć, tu Ernest. Błędy w Fortnite nas nigdy nie opuszczą. Start drugiego sezonu przyniósł nam mnóstwo nowości na plus, ale taka ilość nowości niesie też ze sobą cały wachlarz nowych błędów. Kilka zabawnych oraz takich, co psują zabawę. Zapowiada się na to, że już w następnym tygodniu będzie kolejna duża aktualizacja. Przypuszczam, że wiele błędów wtedy zniknie. Dlatego rzućmy okiem na te ciekawostki, bo tak szybko odchodzą. Pamiętajcie, to ciekawostki. Nie ryzykujcie konta w Fortnite. Na pierwszym miejscu złote monetki. Jedną z nowości w tym sezonie są nowe rodzaje monet, punktów doświadczenia. Jedna z tych monet jest złota i daje nieco więcej expa niż reszta. Ale to nie jedyna nowa złota moneta. Z trybu kreatywnego przedostał się błąd prosto na wyspę Battle Royale. Z jakiegoś powodu w trybie kreatywnym niszczenie obrazów zbierakiem może wyrzucić złotą monetkę. To samo dzieje się w dokładnie tym domku na wyspie Battle Royale w zwykłych trybach. Po zniszczeniu tego dokładnie obrazu wypada z niego pojedyncza złota moneta. W ekwipunku znajduje się tuż obok matsów i lunchpadów, ale nie można w żaden sposób jej wykorzystać. Złote monety to waluta, wykorzystywana w trybie kreatywnym. W trybie znajdź i zniszcz na przykład, który był stworzony w trybie kreatywnym, za złote monetki można było kupić bronię, leczenie itd. Tak czy siak, to fajna znajdźka. Złota moneta wypada z nas, gdy padniemy, tak jak każdy inny przedmiot. Mamma mia, ile ten domek jeszcze skrywa sekretów? Ukryte przejście, zebranie misiów, więzienie i sekretna złota moneta. Co jeszcze? Mała uwaga, to dalej tylko błąd. Nie sądzę, że złote monetki zostaną dodane do klasycznych trybów. Drugi błąd na tej liście to trik na niewidzialność. Dzięki pudełku możemy pojawić się i zniknąć na własne życzenie w bardzo prosty sposób. Do tego triku potrzebujecie jednak duo partnera. Najpierw w ustawieniach trzeba wyłączyć dokładnie tą oto opcję. Teraz musicie przygotować pudełko oraz pomieszczenie 2:1. Wykonanie to najnudniejsza część. Dwie osoby muszą non-stop spamować przyciskiem do wchodzenia i celowania. Robiąc to, narobicie przy okazji trochę bałaganu. Tym sposobem pudełka też się duplikują. W pewnym momencie wskoczycie do niewidzialnego duplikatu pudełka. W takim pudełku można biegać i budować, będąc w 100% niewidzialnym. Możecie z niego także strzelać, ale wtedy wasza postać wychodzi z ukrycia. Ten błąd ma limitowany zasięg działania. Gdy za bardzo się oddalicie od miejsca, w którym wykonaliście ten błąd, peleryna niewidka znika z wyspy i wszystko wraca do normy. Trzeci błąd na tej liście także zawdzięczamy pudełkom i ten też wymaga duo partnera. Pudełka mogą nam służyć jako klucz do drzwi, jakimi są solidne ściany. Wykonanie tego jest bardzo proste. Wystarczy odpowiednio się ustawić i wskoczyć do pudełka, w którym siedzi wasz znajomy. Ten manewr wyśle was za barierę, której normalnie nie można przekroczyć. Tutaj do zwiedzenia jest całe puste wnętrze góry, gdzie Brutus ma swoją bazę. To normalka, że góry w tego typu grach są kompletnie puste. My gracze nie mieliśmy tutaj zaglądać, więc po co marnować zasoby naszych komputerów na coś, co jest niewidoczne? Ta gra waży prawie 80 giga na PC-tach. To działa w wielu miejscach na mapie, ale pamiętajcie, żeby nie wykonywać tego triku na zwykłych trybach. W ten sposób załatwicie sobie zgłoszenie, a następnie bana. A jak już mowa o wchodzeniu tam, gdzie nie było napisane wchodzić, to granat na boty w trybie laboratorium też jest ścieżką pod mapę. Rzućcie go pod siebie stojąc na motorówce i zabierze was on pod powierzchnię wyspy. W Fortnite było wiele sposobów na przedostanie się pod mapę, ale chyba żaden z nich nie był aż tak prosty. Poza tym wielkiego powrotu doczekała się przenośna tyrolka. Ja tak nazywam glitcha, dzięki któremu możemy biegać po wyspie z destruktywnymi właściwościami tyrolki. O tym błędzie już mieliśmy okazję kilka razy porozmawiać. Wykonanie jest bardzo proste. W miejscówce Brutusa trzeba wejść na tyrolkę dokładnie w momencie, gdy wskoczy się do wody. Nie pokazałem wam jednak jeszcze tego. Jeśli w tym stanie z tyrolką nad głową udacie się na jakąś górkę na wyspie i się z niej zgniecie, to wejdziecie na niewidzialną tyrolkę. Na takiej tyrolce panujecie nad całą wyspą, a gdy zechcecie zeskoczyć, to nawet nie otrzymacie damage'a. No nieźle. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.